Cześć, witajcie w nowym filmie. Miliony lat temu, w erze na długo przed pojawieniem się ludzkości, wody naszej planety zamieszkiwały przerażające potwory morskie. Niektóre z tych morskich zwierząt były nie tylko fascynujące, ale także niezwykle niebezpieczne. Posiadały unikalne cechy, które czyniły je potężnymi drapieżnikami w oceanie. Dziś pokażemy Ci 20 najniebezpieczniejszych wymarłych potworów morskich. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Xiphactinus był niebezpiecznym potworem morskim, który potrafił zmieniać kolor jak kameleon. Ponadto mógł połknąć ofiarę o połowę mniejszą od siebie i przewyższał prawie wszystko w oceanie pod względem prędkości. To koszmarne stworzenie było niegdyś gigantyczną drapieżną rybą, która żyła w późnej kredzie, około 100 do 66 milionów lat temu. Należała do wymarłej grupy ryb kostnych zwanych Ichthyodectiformes. Te drapieżne ryby zamieszkiwały oceany, rzeki i słodkowodne jeziora Ameryki Północnej. Xiphactinus był potężnym łowcą i miał duże, ostre, zazębiające się zęby, a jego szczęka mogła otwierać się bardzo szeroko. Jego ugryzienie było równie przerażające jak jego wygląd. Dowody kopalne sugerują, że Xiphactinus miał dobrze rozwinięte płetwy piersiowe, które pozwalały mu pływać z dużą prędkością i sprawnie manewrować w wodzie. Fakt, że mógł zmieniać kolor, pomógł mu wtopić się w otoczenie, pozwalając mu łatwo uniknąć drapieżników. Znaleziono również skamieniałości Xiphactinusa ze szczątkami mniejszych Xiphactinusów w żołądkach, co sugeruje, że były kanibalami. Numer 19. Onchopristis, znany również jako gigantyczna piła, to wymarły gatunek gigantycznej ryby piły, która żyła w górnej kredzie. Chociaż ten morski potwór wygląda jak rekin, w rzeczywistości jest bliżej spokrewniony z płaszczkami. Jedną z jego najbardziej uderzających cech jest pysk przypominający piłę, wyposażony w śmiercionośne kolce. Onchopristis był dużym stworzeniem morskim. Niektóre okazy osiągały długość do prawie 9 metrów. Zamieszkiwał płytkie morza, gdzie prawdopodobnie polował na mniejsze ryby i bezkręgowce. Nazwa Onchopristis pochodzi od greckich słów onkos, oznaczające hak lub zadzior, i pristis, oznaczające piłę. Czasami nazywana jest również rybą piłą. Kolce na pysku były prawdopodobnie używane jako mechanizm obronny przed drapieżnikami. Zęby tego morskiego potwora były ułożone w spłaszczoną powierzchnię ścierną. Uważa się, że wyginął około 65 milionów lat temu, wraz z dinozaurami i wieloma innymi gatunkami. Skamieniałości znaleziono w Afryce, Europie i Ameryce Północnej, co wskazuje, że był to niegdyś szeroko rozpowszechniony gatunek, który żył w różnych siedliskach. Numer 18. Ichtiozaury były przerażającą grupą gadów morskich, które żyły przez co najmniej 160 milionów lat. Niektóre ichtiozaury były największymi gadami morskimi, jakie kiedykolwiek żyły, a szastazaur był największym z nich, mierzącym do 21 metrów długości. Te morskie stworzenia żyły w oceanach na całym świecie w erze mezozoicznej. Miały budowę ciała podobną do współczesnych delfinów lub morświnów. Były szybkimi pływakami z długimi, potężnymi ogonami, które pozwalały im poruszać się w wodzie. Te fascynujące stworzenia morskie posiadały szereg cech fizycznych, które umożliwiły im rozwój w środowisku morskim. Ich ciała były pokryte szeregiem małych łusek, które zmniejszały opór podczas pływania i miały duże, potężne oczy, które pozwalały im dobrze widzieć w słabym świetle. Skamieniałości ichtiozaurów znaleziono na wszystkich kontynentach, w tym na Antarktydzie. Numer 17. Paleofis to wymarły rodzaj węży morskich, które żyły w erze eocenu. Były to największe węże swoich czasów. Paleofis był potężnym drapieżnikiem, który ucztował na różnych ofiarach oceanicznych, w tym rybach, żółwiach, a nawet, co zaskakujące, wielorybach. Pomimo swoich rozmiarów, Paleofis był niesamowitym stworzeniem morskim, zdolnym do pływania z niesamowitą prędkością. Ich wydłużone, smukłe ciała i spłaszczone ogony pozwalały im bez wysiłku mknąć w wodzie, dzięki czemu były wyjątkowo utalentowane w polowaniu na swoje ofiary. Uważa się, że największe gatunki Paleofis miały ponad 12 metrów długości, podobnie jak współczesna anakonda.
Te ogromne węże miały imponujące szczęki, wypełnione ostrymi zębami, które pozwalały im z łatwością chwytać i pożerać zdobycz. Wyspecjalizowany staw u podstawy czaszki pozwalał im również na wyjątkowo szerokie otwieranie szczęk. Pomimo imponujących umiejętności łowieckich, Paleofis zniknął z zapisu kopalnego w erze oligocenu, około 23 miliony lat temu. Dokładny powód ich wyginięcia pozostaje nieznany. Jak myślisz, co doprowadziło do ich upadku? Daj mi znać w komentarzach. Numer 16. Rhizodus jest jedną z najstarszych i największych ryb, jakie kiedykolwiek odkryto i zasłużył na imponujący tytuł prawdziwego giganta. Z szacowaną długością do 6 metrów i wagą ponad tonę, był najlepszym drapieżnikiem swoich czasów i posiadał kilka cech, które czyniły go potężnym łowcą. Miał paszczę pełną ostrych zębów i opływowe ciało, dzięki czemu był bardzo biegły w łapaniu i pożeraniu zdobyczy. Jego dieta prawdopodobnie składała się z różnych zwierząt wodnych, w tym ryb, płazów i prawdopodobnie małych gadów. Niebezpieczny aspekt Rhizodusa polegał na jego zdolności do zdominowania ekosystemu wodnego. Rhizodus rządził wszystkimi wodami i jest również uważany za najbardziej potwornego potwora rzecznego wszechczasów. Niestety nie wiadomo zbyt wiele na temat tej ryby. Wiemy jednak, że żył od 377 do 310 milionów lat temu w erach Dewonu i Karbonu. Uważa się, że wyginęły w wyniku konkurencji ze strony wczesnych ryb płaszczkowatych i rekinów, które były lepiej przystosowane do zmieniających się środowisk morskich tamtych czasów. Numer 15. Dunkleosteus to wymarły rodzaj dużych ryb, które istniały w późnym Dewonie, około 382 do 358 milionów lat temu. Należy do Arthrodires, grupy starożytnych ryb, które były jednymi z najbardziej dominujących drapieżników swoich czasów. Szczęki Dunkleosteusa były niezwykle potężne i były znane jako jedne z najsilniejszych ugryzień wszechczasów. Podobnie jak wielu jego krewnych, Dunkleosteus miał skórę przypominającą zbroję, która chroniła go przed innymi morskimi drapieżnikami. Pomimo swoich rozmiarów i imponujących umiejętności łowieckich, miał nietypowe zachowanie żywieniowe. Dunkleosteus miał dużą, potężną szczękę z ostrymi, kościstymi płytkami, zamiast prawdziwych zębów, aby zacisnąć się na zdobycze. Prawdopodobnie żywił się głównie innymi dużymi rybami i zwierzętami morskimi, takimi jak rekiny czy kałamarnice. Przerażającym faktem jest to, że Dunkleosteus mógł dorastać do prawie 10 metrów długości, co czyni go jedną z największych ryb, jakie kiedykolwiek żyły. Numer 14. Dakozaurus to wymarły rodzaj krokodylomoforów, który żył w późnej Jurze i wczesnej Kredzie, około 154 do 100 milionów lat temu. Nazwa Dakosaurus pochodzi od greckich słów dakos, co oznacza łza, i saurus, co oznacza jaszczurka, odnosząc się do jego ząbkowanych zębów. Dakosaurus miał ząbkowane zęby, które były bocznie ściśnięte, co pozwalało mu łatwo przedrzeć się przez mięso ofiary. Ten morski gad był uważany za czołowego drapieżnika i żywił się różnymi ofiarami, w tym rybami, kałamarnicami i innymi gadami. I tu pojawia się niepokojąca część. Miał kinezę czaszki, co oznacza, że jego górna szczęka mogła poruszać się niezależnie podczas karmienia i polowania. Zdolność ta pozwalała mu na szersze otwieranie szczęk i mocniejsze gryzienie. Skamieniałości Dakosaurusa znaleziono w Europie, Ameryce Południowej, a nawet w niektórych częściach Azji. Czasami są one również znajdowane razem ze szczątkami innych, prehistorycznych gadów morskich, co sugeruje, że mogły one żyć w grupach lub polować wspólnie. Numer 13. Tuli monstrum, znany również jako Tulis monster, to wymarły rodzaj bezkręgowców, który żył około 300 milionów lat temu. Było to dziwnie wyglądające zwierzę, z ciałem o długości około 30 cm i długą strukturą przypominającą tułów, która kończyła się parą pazurów lub haczyków. Jego ciało było podzielone na segmenty i miał dwie płetwy wzdłuż grzbietu, których używał do pływania. Nadal nie jest do końca jasne, jakie to było zwierzę, ponieważ jego anatomia jest wyjątkowa i nie przypomina żadnego współczesnego zwierzęcia. Jednak naukowcy sklasyfikowali go jako członka Bilateria, grupy zwierząt, która obejmuje wszystko, od robaków po ludzi. Pomimo swojego niezwykłego wyglądu, Tuli monstrum był prawdopodobnie ważną częścią ekosystemu morskiego w swoim czasie.
Jego skamieniałości znaleziono głównie w Ameryce Północnej, zwłaszcza w Illinois. Skamieniałości znajdowały się w osadach, co sugeruje, że żył w płytkich wodach morskich. Uważa się również, że było to zwierzę mięsożerne, a niektórzy naukowcy twierdzą, że mogło być toksyczne. Numer 12. Szeroko rozpowszechniony notozaur był wymarłym rodzajem gadów z epoki Triasu, żyjącym od około 240 do 210 milionów lat temu. Nazwa notozaur tłumaczy się jako fałszywa jaszczurka i została nadana temu stworzeniu, ponieważ jego cechy fizyczne były początkowo mylone z cechami jaszczurki. Zwierzęta te były gadami morskimi, które wyewoluowały ze zwierząt lądowych i były dobrze przystosowane do polowania na ryby pod wodą. Miały wydłużone ciała, które mogły osiągnąć długość do 4 metrów i opływowe głowy, które pomagały im szybko poruszać się w wodzie. Miały również kończyny przypominające wiosła, które pozwalały im łatwo pływać w wodzie oraz długi, potężny ogon, który pomagał im w manewrowaniu i zmianie kierunku. Był również w stanie regulować temperaturę ciała, dzięki czemu były stałocieplne. Jest to unikalna cecha, którą notozaur dzielił ze współczesnymi ssakami i niektórymi ptakami i była powodem, dla którego odniosły sukces w morzach. Miał potężny zgryz i zęby przystosowane do łapania i trzymania śliskich ryb. Te ząbkowane zęby pomagały im z łatwością przecinać mięso, ofiary. Numer 11. Liopleurodon nie był dinozaurem, ale żył obok nich, co być może jeszcze bardziej świadczy o jego potędze. Ten morski potwór był jednym z największych znanych gadów morskich, jakie kiedykolwiek żyły, o szacowanej maksymalnej długości do 7 metrów i wadze 2000 kg. Miał ogromną głowę z ostrymi zębami i 4 płetwami, dzięki którym skutecznie polował na duże ofiary. Pierwsze szczątki Liopleurodona odkryto w Anglii w XIX wieku, ale dopiero po znalezieniu bardziej kompletnych szczątków we Francji w latach 80. i 90. paleontolodzy zaczęli doceniać prawdziwe rozmiary i cechy tego morskiego potwora. Liopleurodon był plezjozaurem, co oznacza, że miał długą szyję i stosunkowo małą głowę w stosunku do swojego ciała. Niemniej jednak jego głowa była nadal ogromna, a szczęki mogły otwierać się wystarczająco szeroko, aby połknąć zdobycz wielkości małych samochodów. Ten morski potwór był obecny tylko przez 5 milionów lat, ale wywołał spore zamieszanie. Stworzenie to polowało za pomocą unikalnej techniki zwanej kamuflażem hydrodynamicznym. Używał swojego dużego ciała do tworzenia fal, co pozwalało mu się ukryć i być trudnym do zauważenia przez ofiarę. Gdy Liopleurodon był wystarczająco blisko, szybko przyspieszał i chwytał ofiarę z błyskawicznym refleksem. Numer 10. Mozazaur to wymarły rodzaj gadów wodnych, znanych jako mozazaury, które żyły w późnej kredzie, około 82 do 66 milionów lat temu. Jest uważany za jednego z największych i najpotężniejszych drapieżników ówczesnych oceanów. Według naukowców był on prawdopodobnie największym drapieżnikiem w swoim ekosystemie i żywił się różnymi stworzeniami morskimi, takimi jak ryby, gady morskie i bezkręgowce. Mozazaur jest zwykle przedstawiany w głębokich oceanach, chociaż wiadomo, że mógł również pływać blisko powierzchni wody. Skamieniałości mozazaura zostały znalezione w różnych miejscach na całym świecie, szczególnie w osadach morskich. Niektóre znane miejsca obejmują holenderskie miasto Maastricht, zachodnią wewnętrzną drogę morską w Ameryce Północnej i formację Hatek w Rumunii. Znaleziono je w pobliżu wybrzeża, co wskazuje, że rodzaj ten odwiedzał zarówno płytkie, jak i głębsze wody. Odkrycie mozazaura zmieniło również sposób, w jaki paleontolodzy postrzegają ewolucję kręgowców. Mozazaur i inne mozazaury były gadami żyjącymi w wodzie i stanowiły część większej grupy gadów. Odkrycie tych morskich stworzeń spowodowało ponowne rozważenie idei, że wszystkie gady żyły tylko na lądzie. Doprowadziło to do wznowienia badań nad powiązaniami między różnymi grupami gadów i ich siedliskami. Numer 9. Naukowa nazwa tego kolejnego potwora morskiego to Dracopristis hoffmanorum, ale media lub opinia publiczna nazwały go rekinem Godzilla, aby opisać jego przerażający i onieśmielający wygląd. Rekin Godzilla został po raz pierwszy odkryty w 2013 roku w Nowym Meksyku przez zespół badaczy z Field Museum w Chicago.
Szczątki składały się ze szczęki rekina, zębów i kilku innych kości. Na podstawie wielkości i struktury szczątków naukowcy byli w stanie określić, że rekin Godzilla należał do wymarłej grupy rekinów znanych jako Hybodontiformes. Była to zróżnicowana grupa rekinów, która istniała od wczesnego paleozoiku do końca mezozoiku, około 365 do 66 milionów lat temu. Charakteryzowały się dwiema płetwami grzbietowymi, dużymi oczami i ostrymi zębami. Potrafiły również pływać zarówno w środowisku słodkowodnym, jak i słonowodnym. Rekin został nazwany na cześć fikcyjnego potwora Godzilla ze względu na jego duże rozmiary i potężne szczęki. Ten morski potwór miał około 2 metry długości i żył w środowisku słodkowodnym we wczesnym Permie, około 300 milionów lat temu. Numer 8. Tylozaur jest przodkiem współczesnych jaszczurek i węży, a przy długości 14 metrów był przerażającym potworem morskim. Ten masywny, żarłoczny gad morski zamieszkiwał oceany pod koniec okresu kredy, około 85 do 80 milionów lat temu. Tylozaur był jednym z największych istniejących potworów morskich i miał długie ciało z czterema płetwami i potężnym ogonem, który napędzał go przez wodę. Tylozaur był potężnym myśliwym i żywił się różnymi zwierzętami morskimi, w tym rybami, amonitami, a nawet innymi gadami morskimi. Unikalną cechą, która odróżniała go od innych mozazaurów, był ogromny pysk w kształcie maczugi. Pysk ten był używany jako potężna broń, umożliwiająca atakowanie i obezwładnianie zdobyczy. Często walczył również z innymi samcami swojego gatunku. Naukowcy debatowali nad dokładną funkcją niezwykłego kształtu głowy tylozaura, charakteryzującego się krótkim pyskiem, mocnym czołem i gigantycznymi szczękami z ostrymi zębami. Niektórzy badacze uważają, że ten kształt głowy był wyspecjalizowany do przegryzania skorup gadów morskich, takich jak żółwie i amonity, podczas gdy inni uważają, że był używany do taranowania zdobyczy, jak taran. Numer 7. Helicoprion to wymarły rodzaj rekinopodobnych stworzeń, które żyły we wczesnym Triasie, około 290-250 milionów lat temu. Prawie wszystkie okazy Helicopriona mają skupiska pojedynczych zębów ułożonych w spiralny wzór i przymocowanych do dolnej szczęki. Skupiska te znane są jako zwoje zębów i są jedną z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych cech Helicopriona. Dokładny kształt i rozmieszczenie zwojów zębów Helicopriona były przedmiotem wielu dyskusji wśród naukowców. Niektóre wczesne rekonstrukcje sugerowały, że zęby tworzyły ostrze przypominające piłę, podczas gdy inne proponowały bardziej spiralny kształt. Drapieżnik ten osiągał długość od 3 do 5 metrów. Prawdopodobnie żywił się małymi rybami i innymi bezkręgowcami morskimi, wykorzystując swoje unikalne zwoje zębów do łapania i miażdżenia zdobyczy. Numer 6. Kronozaur to wymarły rodzaj pliozaurów o krótkiej szyi, rodzaju gadów morskich, które żyły we wczesnej kredzie, około 120 milionów lat temu. Ich skamieniałe szczątki, których liczba jest ograniczona, pobudziły naszą wyobraźnię, choć rzeczywistość jest równie fascynująca. Kronozaur był czołowym drapieżnikiem w ekosystemie, w którym żył, żywiąc się różnymi ofiarami, w tym rybami, amonitami i innymi gadami morskimi. Miał dużą głowę i potężne szczęki, wyłożone setkami ostrych zębów, co czyniło go jednym z najgroźniejszych drapieżników swoich czasów. Podobnie jak inne pliozaury, kronozaur miał cztery duże płetwy, które pozwalały mu pływać w wodzie. Płetwy te były w stanie generować znaczną ilość pędu. Jedną z najbardziej unikalnych cech kronozaura była jego niezwykle krótka szyja. W przeciwieństwie do innych pliozaurów, które miały dłuższe szyje, co pozwalało im skutecznie chwytać zdobycz, kronozaur miał szyję składającą się tylko z kilku krótkich kręgów. Skamieniałe okazy tego morskiego potwora zostały znalezione głównie w Australii, szczególnie w regionach Queensland i terytorium północnego. Numer 5. Jesteśmy w stanie zaakceptować gigantyczne rekiny, wieloryby królewskie i gryzące gady. Ale linia naprawdę musi zostać narysowana na starożytnych, obcych skorpionach, prawda? Euryptorydy, lepiej znane jako skorpiony morskie, były grupą stawonogów, które żyły w oceanach między 470 a 251 milionów lat temu. Były to największe stawonogi, jakie kiedykolwiek istniały, a największy gatunek miał ponad 2 metry długości. Największy prehistoryczny skorpion morski należał do gatunku Jaekelopterus, który żył około 390 milionów lat temu.
Był to przerażający potwór morski z długimi, kolczastymi nogami i potężnymi pazurami, którymi mógł z łatwością zmiażdżyć ofiarę. Eurypterydy żywiły się różnymi ofiarami, w tym rybami, ślimakami i innymi bezkręgowcami. Większe gatunki mogły nawet być w stanie obezwładnić małe kręgowce, takie jak wczesne ryby, co czyniło je potężnymi drapieżnikami w oceanie. Obecnie największym żyjącym skorpionem jest skorpion cesarski, który może dorastać do ponad 20 cm długości i ważyć około 40 gramów. W porównaniu do prehistorycznych skorpionów morskich jest on jednak niewielki i waży mniej niż 1/1000 wagi największych eurypterydów. Numer 4. Lewiatan został trafnie nazwany na cześć biblijnego potwora morskiego Lewiatana i, co niepokojące, żył około 10 do 12 milionów lat temu, w epoce miocenu. Lewiatan był gigantycznym kaszalotem, którego długość szacuje się na około 13,5 metra i wagę do 50 ton. Jedną z najbardziej uderzających cech Lewiatana były jego ogromne szczęki i zęby. Jego paszcza miała około 1,80 m długości i 1,20 m szerokości, czyli 3 razy więcej niż paszcza orki. Jego zęby były również ogromne, o długości do 36 cm i wadze do 1 kg. Przed odkryciem Lewiatana uważano, że wszyscy członkowie rodziny kaszalotów byli przystosowani do polowania na kałamarnice. Jednak masywne szczęki i zęby Lewiatana sugerowały, że prawdopodobnie miał on bardziej zróżnicowaną i brutalną dietę. Co ciekawe, jedną z najbardziej fascynujących rzeczy na temat Lewiatana jest to, że mógł on współistnieć z kilkoma innymi ogromnymi morskimi drapieżnikami, w tym megalodonami, gigantycznymi krokodylami i innymi dużymi wielorybami. Uważa się, że te morskie potwory prawdopodobnie dzieliły te same źródła pożywienia, a nawet mogły być zaangażowane w gwałtowne konflikty terytorialne. Numer 3. Nazwa bazylozaur oznacza król jaszczur i została nadana stworzeniu ze względu na jego wydłużone, podobne do węża ciało. Nazwa jest nieco myląca, ponieważ nie była to prawdziwa jaszczurka. Myląca nazwa została pierwotnie nadana ze względu na podobny kształt kręgów do tych jaszczurzych. Jednak po dalszych badaniach stało się jasne, że bazylozaur był rodzajem wieloryba, a nie jaszczurki. Były to duże, drapieżne, prehistoryczne wieloryby, które żyły w późnym eocenie, około 41 do 34 milionów lat temu. Jest to jeden z najstarszych znanych rodzajów wielorybów lub ssaków morskich. Pierwszy prehistoryczny wieloryb znany ludziom. Pomimo nazwy, bazylozaur nie był jaszczurką, był ssakiem i uważa się, że wyewoluował z lądowych przodków, którzy stopniowo przystosowali się do życia w morzu. Chociaż bazylozaur był wielorybem, nadal zachował pewne cechy bardziej podobne do zwierząt lądowych. Na przykład miał małe tylne nogi, które nie były używane do poruszania się. Ponadto miał również długi i wąski pysk z ostrymi zębami, które dobrze nadawały się do łapania i zjadania zdobyczy. Bazylozaur mógł dorastać do 20 metrów długości i ważyć do 10 ton. Skamieniała zawartość żołądka sugeruje, że czasami zjadał również większe stworzenia, takie jak rekiny i inne wieloryby. Numer 2. Poznaj Predator X, znany również jako pliozaur. Ten potwór morski był rodzajem plezjozaura, który żył w epoce późnej jury w Europie. Zyskał przydomek Predator X ze względu na swoje przerażające cechy i ogromne rozmiary. Pliosaurus funkei był największym odkrytym pliozaurydem o długości około 12 metrów i wadze około 45 ton. Jego masywna czaszka o długości 2 metrów była wyposażona w ogromne szczęki, które mogły wygenerować siłę gryzienia około 15 tysięcy kilogramów. Pomimo swoich niesamowitych rozmiarów, ten morski potwór był zwinnym i szybkim pływakiem, potencjalnie zdolnym do pływania z prędkością do 35 km na godzinę. To czyniło go potężnym drapieżnikiem, który mógł szybko zbliżyć się do ofiary i zadać druzgocące ugryzienie. Pliozaury żywiły się różnymi ofiarami, w tym rybami, rekinami, innymi gadami morskimi, takimi jak ichtiozaury, a nawet dinozaurami. Niektórzy naukowcy uważają, że żywił się również innymi plezjozaurami, co czyni go jednym z najlepszych drapieżników mórz w późnej jurze. Numer 1. Megalodon był jednym z największych i najpotężniejszych drapieżników, jakie kiedykolwiek istniały na Ziemi. Żył około 23 do 3 milionów lat temu, w erze kenozoicznej. Szacuje się, że mógł dorastać do 18 metrów długości i ważyć do 100 ton.
Same jego masywne zęby mogły osiągać długość do 18 cm, co czyni je większymi niż jakikolwiek inny znany gatunek rekina. Rekin ten żył w oceanach na całym świecie i był znany jako największy drapieżnik, który zjadał prawie wszystko, co mógł złapać, w tym wieloryby, delfiny, żółwie olbrzymie, a nawet inne rekiny. Był absolutną bestią, prawdopodobnie zdolnym do opływania z prędkością do 60 km na godzinę. Miał również niezwykły zmysł węchu, który pomagał mu wykryć zdobycz na dużych odległościach. Większość naukowców zgadza się, że megalodon wymarł, ale wciąż próbują zrozumieć, dlaczego zniknął z planety około 3 miliony lat temu. Niektórzy jednak uważają, że megalodon nadal pływa, ponieważ tylko niewielki procent oceanu został zbadany. Którego morskiego potwora chcielibyście zobaczyć przywróconego do życia? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.